Chciałbym kontynuować dzisiaj rozważania pierwszego listu Jana, rozdział drugi. Dziś zajmiemy się rozdziałem drugim pierwszego listu Jana i kawałkiem trzeciego rozdziału. Dzisiejszy w zasadzie tytuł można by nadać cechy Bożego życia. I jeżeli czytamy fragment z pierwszego listu Jana, drugi rozdział od trzeciego wersetu, to mamy tam takie słowa. A z tego wiemy, że Go znamy. Jeśli przykazania Jego zachowujemy, kto mówi znam Go, a przykazań Jego nie zachowuje, kłamcą jest i prawdy w nim nie ma. Lecz kto zachowuje słowo Jego, w tym prawdziwie dopełniła się miłość Boża. Po tym poznajemy, że w nim jesteśmy. Kto mówi, że w nim mieszka, powinien tak sam postępować, jak On postępował. Umiłowani, nie podaję wam nowego przykazania, lecz przykazanie dawne, które mieliście od początku, a tym przykazaniem dawnym jest to słowo, które słyszeliście. A jednak nowe przykazanie podaję wam, to, które jest prawdziwe w nim i w was, gdyż ciemność ustępuje, a światłość, prawdziwa światłość już świeci. Kto mówi, że jest światłości, a brata swojego nienawidzi, w ciemności jest nadal. Kto miłuje brata swego, w światłości mieszka i nie ma w nim zgorszenia. Kto zaś nienawidzi brata swego, jest w ciemności i w ciemności chodzi i nie wie, dokąd idzie, gdyż ciemność zaślepiła jego oczy. I jak widzimy, pierwsza część listu zajmuje się życiem wiecznym, objawionym doskonale w Chrystusie żyjącym na ziemi. Życie to umożliwia temu, kto je ma, aby cieszył się społecznością z osobami Boga, a co za tym idzie, aby zakosztował pełni radości. Z drugiej części listu apostoł zajmuje się dwiema głównymi cechami Bożego życia, które ujawnia się tu na ziemi. Są to przede wszystkim posłuszeństwo względem Boga i miłość do braci. Przejawianie tych dwóch cech lub odwrotnie brak ich odzwierciedla w praktycznym życiu i brak ich odzwierciedlenia w praktycznym codziennym chodzeniu, w praktycznym codziennym życiu jest sprawdzianem tego, czy wyznanie osoby twierdzącej, że zna Chrystusa i trwa w nim i że chodzi w światłości, jest prawdziwe czy pozbawione autentyzmu i martwe przez to. Przebywanie w świetle pełnego objawienia Boga i posiadanie społeczności z Nim jest równoznaczne, jednoznaczne z poznaniem Boga. Prawdziwa znajomość Boga będzie prowadziła do uznania Jego suwerenności i rozpoznania miejsca, jakie należy się nam jako Jego stworzeniu. Miejsca w podporządkowaniu się Jemu jako suwerenowi. Jesteśmy zależni od Boga, a zależność ta wyraża się w uległości i posłuszeństwie wobec Niego jako suwerena. Jeżeli mówimy, że znamy Boga, a kroczymy w nieposłuszeństwie wobec Jego woli, nasze wyznanie nie ma żadnej praktycznej wartości i nie ma w nas prawdy. W tym, który przestrzega Słowa Bożego, miłość Boża doszła do doskonałości. Pan Jezus jako człowiek żył w doskonałej uległości i posłuszeństwie wobec woli Ojca. Wola Ojca leżała u podstaw każdego Jego czynu i słowa, stanowiła Jego motywację oraz wyznaczała każdy krok na Jego drodze. On mógł powiedzieć, ja zawsze czynię to, co się Jemu podoba. Tak czytamy w Ewangelii Jana 8, rozdział 29 werset. To pozwoliło mu dogłębnie poznać i na dogłębne poznanie i doświadczanie miłości Ojca. Tak więc dobrze wiedział, o czym mówi, gdy zwrócił się do swoich uczniów ze słowami: jeśli rozkazań moich przestrzegać będziecie, trwać będziecie w miłości mojej, jak i ja przestrzegałem rozkazań Ojca mojego i trwam w miłości Jego. Ewangelia Jana, 15 rozdział, 10 werset. Jeśli zatem mówimy, że w Nim trwamy i pozostając rzeczywiście pod Jego wpływem cieszymy się społecznością z Ojcem, to nieodłącznym tego skutkiem będzie to,
że będziemy postępowali jak Chrystus. Co za tym idzie, doznamy błogiej miłości Ojca, którą On się nieustannie radował. Jako wierzący na tej ziemi nie możemy być jak On, gdyż On był bez grzechu, ale posiadamy przywilej, by postępować jak On postępował. Chrystus nie szukał swej własnej przyjemności, lecz zawsze czynił to, co było miłe Ojcu, miłe Jego Ojcu. Nie zapominajmy, że zostaliśmy przeznaczeni do posłuszeństwa Chrystusowego oraz do postępowania, które podoba się Bogu. To, o czym apostoł pisze do wierzących, nie jest wcale nowym przykazaniem, nie jest nowym rozkazaniem, lecz słowem, o którym słyszeli od początku. Przecież pisze o życiu naznaczonym posłuszeństwem i miłością, życiu, które w absolutnej doskonałości znalazło swój wyraz w Chrystusie. Gdyby mówił, że pisze coś nowego o tym życiu, twierdziłby, że posiada światło poza tym, co zostało już objawione w sposób doskonały w Chrystusie Jezusie Panu. Czymś zupełnie nowym natomiast jest ten wzniosły, niepojęty fakt, że życie, które znalazło swój doskonały wyraz w Chrystusie Jezusie Panu, zostało udzielone wierzącym. To dlatego apostoł może napisać, które jest prawdziwe w nim i w was. Dla człowieka wierzącego możliwe jest odzwierciedlenie życia wiecznego, które objawił Chrystus w społeczności z osobami bóstwa. I to jest bardzo ważne, żeby rozumieć, że Bóg istnieje odwiecznie w trzech osobach i Boga Ojca, Boga Ducha Świętego, Boga Syna Bożego, gdzie Syn Boży jest odwiecznym Synem Bożym, od zawsze był Syn i zawsze był Ojciec, to jest wieczny związek i my możemy mieć społeczność z osobami bóstwa. Skoro Bóg został objawiony, ciemność i niewiedza co do Boga, które charakteryzowały dotychczas świat, przemijają. Gdy wzejdzie Słońce Sprawiedliwości z uzdrowieniem u swoich skrzydeł, jak pisze Malachiasz w 3 rozdziale, 20 werset, znaczy numeracja jest zależna od tego, jaki przekład Biblii weźmiemy, to znaczy, gdy przyjdzie Chrystus, by ustanowić nowe przymierze, które będzie w tym czasie, kiedy na ziemi będzie tysiącletnie Królestwo Pokoju, cały świat znajdzie się w światłości. Wszyscy będą znali Pana, o czym czytamy w Izajasza 60 rozdział, Habakuka 2,14. Wtedy ciemność przeminie całkowicie. Niemniej jednak, ciemność ustępuje już dzisiaj. Ludzie wyłaniają się z mroku judaizmu i pogaństwa i wchodzą w sferę światła. Sferę światła objawienia Boga w chrześcijaństwie. Apostoł mówił dotychczas o posłuszeństwie jako o jednym z dwóch zasadniczych testów prawdziwości wyznania, że się zna Boga i przebywa w świetle. Teraz nazywa miłość drugą cechą tych, którzy prawdziwie są w światłości. Co za tym idzie, ten, który nienawidzi swojego brata, znajduje się w ciemności i nieznajomości Boga. Niezależnie od tego, jak bardzo gorliwie upiera się przy tym, że posiada życie i jest w światłości. Natomiast ten, kto miłuje swojego brata, znajduje się w świetle i nie będzie czynił czegoś, co powodowałoby upadek, przywiodłoby jego brata do upadku. To jest właściwe znaczenie słowa zgorszenie. Takie jest właściwe znaczenie słowa zgorszenie. Zgorszyć, przyprowadzić kogoś do upadku lub doprowadzić kogoś do zepsucia. Żyd twierdził, że ma znajomość Boga, a zatem jest światłości, a jednak nienawidził chrześcijan i prześladował ich. Tym samym dowodził, że nie znajdował się w światłości Boga objawionego w Chrystusie Jezusie Panu. Ktoś taki jest w ciemności i w ciemności chodzi i nie wie, dokąd idzie, gdyż ciemność zaślepiła jego oczy. Nie chodzi tu o kogoś, kto przejściowo może znaleźć się w praktycznym stanie zaślepienia, co może zdarzyć się w przypadku prawdziwego chrześcijanina również, który żywi gorzkie uczucia względem swego brata. Tu chodzi o kogoś, kto jest w ciemności, to znaczy to jest w systemie, w którym nie ma objawienia Boga. Ciemność oznacza brak objawienia Boga i jest wyrażeniem, które używane jest w przeciwieństwie do światłości, która oznacza objawienie Boga. We fragmencie tym,
który tutaj widzimy, z pierwszego listu Jana, z drugiego rozdziału i kawałka trzeciego, znajdujemy zatem główne cechy życia wiecznego. Są nimi posłuszeństwo i miłość. Co więcej, rozważany przez nas fragment pokazuje jasno, że jeżeli posiadamy życie Chrystusowe i żyjemy w Jego mocy, to będzie to miało praktyczne konsekwencje. I to możemy kilka takich punktów, co najmniej dwa, ale może i więcej znaleźć. Po pierwsze, zostaniemy wprowadzeni w znajomość Boga, będziemy znać Go. Po drugie, znając Ojca, będziemy kroczyli w posłuszeństwie wobec Jego woli. Po trzecie, przestrzegając Jego przykazań, zostaniemy utwierdzeni w Jego miłości. Po czwarte, krocząc w posłuszeństwie i miłości Bożej, będziemy postępowali jak Chrystus postępował na tej ziemi. I postępując jak Chrystus, jako dzieci Boże, będziemy miłowali siebie nawzajem. I z tego wynika oczywiście wzrost wierzącego w życiu Bożym. Możemy o tym przeczytać w pierwszym liście Jana od 2 rozdziału, od 12 wersetu. Piszę wam dzieci, gdyż odpuszczone są wam grzechy dla imienia Jego. Piszę wam ojcowie, gdyż znacie tego, który jest od początku. Piszę wam młodzieńcy, gdyż zwyciężyliście złego. Napisałem wam dzieci, gdyż znacie ojca. Napisałem wam ojcowie, gdyż znacie tego, który jest od początku. Napisałem wam młodzieńcy, gdyż jesteście mocni i Słowo Boże mieszka w was i zwyciężyliście złego. Nie miłujcie świata ani tych rzeczy, które są na świecie. Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. Bo wszystko, co jest na świecie, pożądliwość ciała i pożądliwość oczu i pycha życia, nie jest z Ojca, ale ze świata. I świat przemija wraz z pożądliwością swoją. Ale kto pełni wolę Bożą, trwa na wieki. Dzieci, ostatnia to już godzina, a słyszeliście, że ma przyjść Antychryst, lecz oto, już teraz wielu Antychrystów powstało, stąd poznajemy, że to już ostatnia godzina. Wyszli spośród nas, lecz nie byli z nas. Gdyby bowiem byli z nas, byliby pozostali z nami, lecz miało się okazać, że nie wszyscy są z nas, a wy macie napaszczenie od świętego i wiecie wszystko. Nie pisałem wam nie dlatego, że nie znacie prawdy, ale dlatego, że ją znacie i że żadne kłamstwo nie wywodzi się z prawdy. Któż jest kłamcą, jeżeli nie ten, który przeczy, że Jezus jest Chrystusem? Ten jest antychrystem, kto podaje wątpliwość Ojca i Syna. Każdy, kto podaje wątpliwość Syna, nie ma i Ojca. Kto wyznaje Syna, ma i Ojca. To słyszeliście od początku. Niech pozostanie to, co słyszeliście od początku, niech pozostanie w was. Jeżeli pozostanie w was to, co od początku słyszeliście i wy pozostaniecie w Synu i w Ojcu, a obietnica, którą sam nam dał, to życie wieczne. To wam napisałem o tych, którzy was oszukują. Ale to namaszczenie, które jest od Niego, to namaszczenie, które od Niego otrzymaliście, pozostaje w was i nie potrzebujecie, aby was ktoś uczył, lecz jak namaszczenie Jego poucza was o wszystkim i jest prawdziwe, a nie jest kłamstwem. I jak was nauczyło o wszystkim, tak w nim trwajcie. Apostoł rozpoczął list słowami o życiu wiecznym, które w sposób doskonały objawione zostało w Chrystusie Jezusie Panu. Następnie przedstawił nam dwie główne cechy, które podczas wędrówki po tej ziemi charakteryzują tych, którzy mają życie. Są to miłość i posłuszeństwo. W kolejnej części listu, która jest teraz przed nami, udowadnia, że choć prawdą jest, iż wszyscy wierzący posiadają życie w jednakowej mierze, to jednak istnieje praktyczny wzrost w życiu Bożym. Apostoł Jan postrzega wierzących jako członków rodziny Bożej.
którą wspólnie tworzą. Aby wyjaśnić bliżej duchowe prawidłowości, posługuje się relacjami znanymi nam z życia codziennego. Mówi o ojcach, młodzieńcach i dzieciach. I to jest bardzo ważne, żeby zauważyć te rozróżnienia. Dokładniej o dzieciątkach, niemowlętach. Zasadnicze rozróżnienie, jakie apostoł czyni między dziećmi a dzieciątkami, niestety nie jest zachowane w języku polskim. W oryginalnym przekazie greckim tylko w wersecie 12 występuje słowo dziecko. Najpierw, to znaczy w wersecie 12, apostoł zwraca się do dzieci, wszystkich dzieci ojca, członków rodziny Bożej. Potem zaś dwa razy co najmniej zwraca się kolejno do ojców, młodzieńców i dzieciątek, ze szczególnym przesłaniem dla każdej z tych grup. Przy tym określenia ojcowie, młodzieńcy i dzieci oznaczają stadia rozwoju duchowego, a nie cielesnego. I teraz, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że mówi o ojcach, młodzieńcach i dzieci, to oni przedstawiają różne etapy duchowego wzrostu w pojmowaniu prawdy i w doświadczaniu życiu wiary, w doświadczaniu życia wiary, doświadczeniu w życiu wiary. Jan nie używa tych wyrażeń jako określenie etapów rozwoju w naturalnym, fizycznym życiu, lecz dla rozróżnienia duchowego wzrostu. Osoba nawrócona w podeszłym wieku może być dziecięciem w Chrystusie, podczas gdy nawet stosunkowo młody wiekiem wierzący może stać się ojcem. Apostoł przedstawia także duchowe sidła i zasadzki, na jakie wierzący narażeni są w różnych fazach duchowego wzrostu. Zanim apostoł przejdzie do różnych etapów duchowego rozwoju, wspomina o błogosławieństwie, które jest udziałem wszystkich członków Bożej rodziny. Zwraca się do wierzących jako do dzieci. Jest to wyraz czułości i troski i stwierdza, że odpuszczenie grzechów jest tym wielkim błogosławieństwem, w którego posiadaniu znajduje się każdy członek Bożej rodziny. Kto go nie posiada, nie należy do tej rodziny. Apostoł nie pisze do grzeszników, aby mogli posiąść przebaczenie, lecz do wierzących i to dlatego, że je posiadają. Co więcej, mając na uwadze, że zaraz będzie mówił o doświadczeniu we wierze i duchowym postępie, przypomina wierzącym, że posiadają przebaczenie grzechów dla imienia Jego. To jest bardzo ważne, żeby wiedzieć, że zbawienie jest nieutracalne. Bez tego faktu, bez znajomości tego, że kto jest raz zbawiony, jest na zawsze zbawiony, nie ma możliwości wzrostu. Przypomina nam, że odpuszczenia grzechów nie posiadamy ze względu na to, kim jesteśmy sami w sobie, ani z powodu naszych bogatych doświadczeń, lecz wyłącznie dlatego, że Bóg został zaspokojony w dziele Chrystusa Jezusa Pana dla imienia Jego. Sam Pan Jezus Chrystus pouczył swoich uczniów, że w imię Jego ma być głoszone wszystkim narodom upamiętanie dla opuszczenia grzechów. Tak, upamiętanie dla odpuszczenia grzechów. Piotr, działając zgodnie z tym zleceniem Pana Jezusa Chrystusa, ogłosił poganom, że każdy, kto w Niego wierzy, dostąpi odpuszczenia grzechów przez imię Jego. Zatem odpuszczenie grzechów leży całkowicie poza sferą ludzkich osiągnięć i usiłowań. Zwiastowane jest nam przez Pana Jezusa Chrystusa. Otrzymać je można jedynie przez wiarę Chrystusowi, przez wiarę Chrystusa Jezusa Pana. Po wspomnieniu wspólnego działu całej rodziny Bożej, apostoł przedstawia trzy stadia duchowego rozwoju, duchowego wzrostu: ojców, młodzieńców i dzieci. Nie pisze do starych, młodych i dzieci. Starzec nie byłby odpowiednim symbolem do przedstawienia najwyższego stopnia duchowego wzrostu, gdyż kojarzy się ze słabością i zanikiem dotychczasowej sprawności. Nie. Apostoł mówi o ojcach, co wskazuje na dojrzałość i doświadczenie. Najpierw wymienia cechy charakterystyczne dla każdej grupy. Ojcowie znają Chrystusa, tego, który jest od początku. Młodzieńcy wyróżniają się tym, że odnieśli zwycięstwo nad złym. Dzieci zaś znają ojca.
Wraz z rozwojem fizycznym i emocjonalnym zanikają zwykle cechy, które widoczne były we wcześniejszym stadium rozwoju. W duchowym wzroście zasada ta nie znajduje zastosowania. Młodzieńcy nie przestali znać ojca, dlatego że nauczyli się pokonywać złego. Ojcowie nie poddają się złemu od chwili, gdy poznali tego, który jest od początku. Pisząc do każdej z grup, apostoł rozpoczyna wypowiedź słowem „ponieważ”. Tym samym wskazuje na to, że między sobą a grupą wierzących, do których się zwraca, dostrzega wspólny udział, wspólny dział. Innymi słowy mówi: piszę do was, ponieważ posiadacie to, co ja posiadam i cieszycie się tym, co stanowi również i moją radość. Trzy wymienione tutaj etapy zawierają w sobie całe praktyczne chrześcijaństwo. Ktoś, kto posiada wszystkie wymienione tutaj cechy, jest rozwiniętym w pełni chrześcijaninem. Jeżeli popatrzymy na to, kim są ojcowie, po przedstawieniu cech charakterystycznych dla każdej fazy chrześcijańskiego rozwoju, apostoł ponownie zwraca się do każdej grupy, mówiąc o szczególnych niebezpieczeństwach, jakie im grożą. Właściwie dotyczy to młodzieńców i dzieci. Ojców nie ma przed czym ostrzegać, więc powtarza poprzednie słowa: znacie tego, który jest od początku. Ktoś mógłby zadać pytanie, czy młodzieńcy i dzieci we wierze nie znają Chrystusa? Z całą pewnością znają Go jako swojego Zbawiciela. Niemniej ten, który zna Chrystusa jako tego, który jest od początku, zna Go nie tylko jako Zbawiciela od swoich grzechów i przyszłego sądu. Przez znaczny postęp w duchowym życiu rozpoznał w nim tego, który jest początkiem całkowicie nowego świata błogosławieństw, zgodnie z zamysłami ojcowskiego serca. Znać go od początku oznacza zdać sobie sprawę, znać go od początku oznacza zrozumieć, zdać sobie sprawę z tego, że przyjście Chrystusa zapoczątkowało całkowicie nowe stworzenie, którym to, co stare, przeminęło na zawsze. Ci, którzy poznali Chrystusa Jezusa Pana, od tej wzniosłej strony nie będą żywili nadziei na uszlachetnienie człowieka czy polepszenie świata. Będą spoglądali ponad ten świat, szukając tego, co w górze. Wszystkie ich nadzieje skupiać się będą w Chrystusie. Osiągnęli stopień rozwoju, w którym Chrystus jest wszystkim we wszystkich. Grupa określana tu jako młodzieńcy, dzieciątka, wyróżniają się zaufaniem pokładanym w miłości Ojca. Młodzieńcy z kolei nie tracą tego zaufania, lecz posiadają jeszcze coś ponad tę cenną ufność, duchową siłę, by zwyciężać w walce. Również i w naturalnym życiu to właśnie młodzieńcy są tymi, którzy muszą stawić czoła światu i staczać bój swego życia. Tak samo jest w duchowej sferze. Młodzieńcy to ci wierzący, którzy wyróżniają się przez duchową energię, która pozwala im pokonać złego. Źródłem mocy dającej im przewagę w duchowej walce jest Słowo Boże. Zwyciężają wroga nie przez naturalne zdolności, bystry umysł i siłę rozsądku, nie przez wiedzę zdobytą w szkole, lecz przez Słowo Boże, przez wiedzę zdobytą ze Słowa Bożego, ale też przez mieszkające w nich Słowo Boże. Nie chodzi o to, że z wielką błyskotliwością potrafią szybko pojąć znaczenie różnych miejsc Pisma Świętego lub że przechowują je zmagazynowane w swojej pamięci, choć to jest również ważne, lecz że słowo to ukryte głęboko w ich sercach kształtuje ich myślenie i światopogląd oraz determinuje ich postępowanie. Dla takich wierzących Słowo Boże nie jest czymś, czego raz się trzymają, a innym razem z łatwością się wyrzekają, w zależności od wpływu różnych nauczycieli. Ono, Słowo Boże, ono ma miejsce stałe. Ono ma stałe miejsce w ich sercach jako Słowo Boże, którego mocno trzymają się we wierze. Pewien chrześcijanin powiedział kiedyś: tajemnicą tego, że ktoś jest zdolny do używania Słowa Bożego przeciwko diabłu, jest to, że Słowo Boże przenika obficie jego własną duszę. Jeżeli Słowo Boże mieszka w nas, staje się naszym przewodnikiem we wszystkich okolicznościach i naszym obrońcą w każdej walce.
Historia zna wiele przypadków, gdy ludzie, którzy postrzegali sumienie za swojego niezawodnego przewodnika, zeszli na bezdroża i mimo swojej szczerości zostali doprowadzeni do dalece niechrześcijańskiego postępowania, na przykład prześladowania wierzących. Pomyślmy choćby o Saulu z Tarsu. Tak, Saulu z Tarsu. Znamy go jako Pawła Apostoła w późniejszym życiu. Ale jako Saul z Tarsu postępował on według swojego własnego sumienia. Ściśle rzecz biorąc, sumienie nie jest przewodnikiem, lecz świadkiem. Świadkiem, który świadczy. Świadczy, bo jest świadkiem. Świadczy zgodnie z miarą światła, jakie posiadamy. Prawdziwym światłem i przewodnikiem jest Słowo Boże. Jeżeli tylko posiadamy to światło, sumienie będzie podpowiadało nam, czy postępujemy zgodnie z nim, czy też nie. Tak więc Słowo Boże jest sprawdzianem wszystkiego i jedyną niezawodną miarą, którą możemy przykładać do wszystkiego, naszych myśli, postępowania i wszystkiego. Czasami oceniamy rzeczy przez pryzmat ich rzekomej przydatności, pomyślności, pomyślność zaś i powodzenie danej sprawy czynimy miarą jej słuszności. To jest bardzo zwodnicze. I nie róbmy tego. Bo czasami oceniamy rzeczy przez pryzmat ich rzekomej przydatności, pomyślność zaś i powodzenie danej sprawy czynimy miarą jej słuszności, co jest błędem. Powinniśmy jednak wiedzieć, że prawdziwy charakter jakiejkolwiek rzeczy możemy poznać jedynie wtedy, gdy poddamy ją sprawdzianowi Słowa Bożego. Podporządkowanie czegoś ocenie Słowa Bożego jest w rzeczywistości podporządkowaniem Bogu, a wiemy, że diabeł nie ma mocy wobec osoby uległej Bogu. To właśnie w ten sposób zwyciężamy. Zwyciężamy złego. Najlepszy przykład tego rodzaju zwycięstwa znajdujemy w naszym Panu Jezusie Chrystusie. Diabeł starał się odwieść go od postawy zależności od Boga, oddania się wobec Niego i pokładania w Nim bezwzględnego zaufania. W każdym z tych przypadków Pan Jezus Chrystus okazał się zwycięzcą i to nie dzięki swej boskiej mocy, lecz jako doskonały, zależny człowiek posługujący się Słowem Bożym. W każdej z kolejnych pokus Pan Jezus Chrystus odniósł triumf nad szatanem, mówiąc: napisano. Co więcej, nie były to tylko czcze słowa. On przestrzegał słowa, którym się posługiwał. Nie ma sensu, byśmy podejmowali próby przezwyciężenia pokus diabelskich za pomocą Słowa Bożego, któremu sami nie jesteśmy posłuszni. Lepiej darujmy sobie takie próby. Tylko wtedy, gdy nasze myśli, słowa i postępowanie są w praktyczny sposób pod władzą Słowa Bożego, możemy skutecznie posługiwać się nim jako mieczem ducha, by pokonać złego. Walka z diabłem to pierwsze z niebezpieczeństw, jakie czyhają na młodzieńców. Istnieje jednak jeszcze inne realne niebezpieczeństwo. To realne niebezpieczeństwo to kontakt ze światem. Ponieważ ciało jest w nas wciąż jeszcze obecne, świat stanowi rzeczywiste, realne niebezpieczeństwo, którego nie wolno nam lekceważyć. Nie wolno nam lekceważyć. Zostaliśmy wysłani w świat jako świadkowie Chrystusa, ale nie jesteśmy z tego świata. Dlatego Pismo Święte ostrzega nas, byśmy nie miłowali świata ani rzeczy, które są na świecie. Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. Niestety, świat może nas kusić. Może nawet się zdarzyć, że gdy nie będziemy uzbrojeni i świat przyjdzie do nas ze swoją ofertą, ulegniemy mu i zostaniemy pokonani. Niemniej to poważne pytanie, które z całą powagą przenika w głąb naszych dusz, brzmi: czy miłujemy świat? Przytoczone powyżej słowa apostoła to bardzo surowe słowa skierowane do wszystkich, którzy choć wyznają swą przynależność do rodziny Bożej, to jednak w towarzystwie świata zaczynają się czuć bardziej jak u siebie niż w domu, bardziej jak u siebie w domu niż wśród ludu Bożego. Tak postępują niektórzy zewnętrzni przedstawiciele kościelnojaństwa. Apostoł nie pozostawia żadnych wątpliwości co do charakteru świata, o którym mówi.
nie zajmuje się otaczającym nas światem przyrody, lecz owym wielkim systemem, który został wzniesiony przez upadłego człowieka. Trzy zasady, którymi świat ten rządzi się, to pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha życia. Te trzy zasady pojawiły się wraz z upadkiem człowieka w grzech. Diabeł rozpoczął kuszenie pierwszej kobiety słowami. Czy rzeczywiście Bóg powiedział? Gdyby Słowo Boże miało stałe miejsce w jej sercu, mogłaby posłużyć się Słowem Bożym jako pewną bronią, by zwyciężyć diabła. Niestety, słowo to nie kierowało jej myślami, także przytaczając to słowo i to w zniekształconej formie, co możemy łatwo sprawdzić w pierwszej Mojżeszowej, drugi rozdział, 17 werset i porównać sobie z pierwszą Mojżeszową, trzeci rozdział od drugiego do trzeciego wersetu, gdzie mamy dowód na to, że jest to zniekształcona forma, nie tylko nie miała siły, aby odnieść zwycięstwo nad wrogiem, lecz również wpadła w pułapkę zasad świata. Najpierw kobieta zobaczyła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia i dała się ponieść pożądliwości ciała. Zauważyła, że owoce były miłe dla oczu i dała się przyciągnąć przez pożądliwość oczu. Nie uszło również jej uwagi, że owoce te były godne pożądania dla zdobycia mądrości. W ten sposób w sercu jej zakiełkowała pycha życia, która dąży do poznania i wiedzy dla swej własnej chwały i poczucia swojej wartości i wielkości. Ulegając zasadom świata, Adam okazał nieposłuszeństwo wobec Boga i został wypędzony z ogrodu. Widzimy zatem, że świat jest rozległym systemem zorganizowanym przez upadłego człowieka tak, by mógł jak najlepiej i najskuteczniej zaspokajać różnorodne pożądliwości ciała i oczu oraz służyć przejawom swojej dumy. W świecie nie ma nic, co byłoby z Ojca. Co więcej, świat ten pozbawiony jest miłości do Ojca. Przed wierzącym Ojciec otwiera nowy świat, który cechuje się niepożądliwością dążącą nieustannie do samorealizacji, lecz miłością, która szuka wyłącznie dobra tego, kto jest jej przedmiotem. Nie jest to już świat szukający zaspokojenia dla tego, czego pożądają oczy. W nim obecny jest Chrystus, przynoszący zaspokojenie wszystkiego. Widzimy Jezusa, jak mówi list do Hebrajczyków, rozdział 2, werset 9. Nie jest to świat nacechowany pychą, która chełpi się swą własną mądrością, lecz świat, w którym wszystko świadczy o pokorze i uniżeniu, zadowalającymi się w pełni miejscem, jakie znajdują u stóp Pana Jezusa Chrystusa, będący w roli ucznia. Co więcej, świat człowieka przemija, chociaż jego zewnętrzny wizerunek może być pełen blasku i czaru, to jednak zdominowany jest przez grzech. Śmierć rzuca w tym świecie swój cień na wszystko. Słyszeliśmy już, że ustępuje ciemność, to jest nieznajomość Boga. Teraz zaś dowiadujemy się, że świat, który tkwi w ciemności, również przemija. W przeciwieństwie do przemijającego świata, ci, którzy czynią wolę Boga, trwają na wieki, ponieważ należą do świata, na który nie pada cień śmierci. Kolejną kwestią jest kwestia tego, kim są dzieciątka. Jakie są dzieciątka, jakie cechy mają dzieciątka i co mają do czynienia dzieciątka. Już w wersecie 13 zwróciliśmy uwagę na główną cechę dzieciątek – wierze, jaką jest znajomość Ojca. Jeśli dzieci rosnąć będą we wierze, zostaną uwikłane w duchową walkę, staną się młodzieńcami i będą staczać dobry bój wiary. Wyruszą na front, by walczyć w imię Pana Jezusa Chrystusa, któremu wierzą i ufają. Teraz jednak stawiają swoje pierwsze kroki w kręgu domowym, w rodzinnej atmosferze domowników wiary. Przebywając w tej błogosławionej atmosferze miłości, mogą wiedzieć niewiele o mocy wroga i walce, która ich czeka, ale poznają miłość ojcowskiego serca i pomoc pochodzącą z jego dobrotliwej ręki. Wiedzą coś więcej niż tylko to, że są dziećmi i że mają Boga za swojego Ojca. Osobiście znają Ojca,
z którym są złączeni, może mało wiedzą na temat szatańskich głębi lub o przewrotności swoich własnych serc, ale znają serce Ojca. Kiedyś nie znali serca Ojca i nie przejmowali się wolą Zbawiciela, lecz jako grzesznicy zostali przyprowadzeni do tego Zbawiciela i przez wiarę w Jezusa Chrystusa Pana stali się członkami Bożej rodziny. Jak czytamy, albowiem wszyscy jesteście synami Bożymi przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Tak ogłasza nam Galacjan. Trzeci rozdział Galacjan, 26 werset. Otrzymali dar Ducha Świętego. Otrzymali dar Ducha Świętego. Miłość Boża rozlana jest w ich sercach, także mogą spoglądać teraz ku górze i mówić: Abba, Ojcze. Zdają sobie sprawę z nieznużonej miłości Ojca i Jego nieustannej troski, jaką On ich otacza. Ze względu na brak doświadczenia dzieci znajdują się w szczególnym niebezpieczeństwie i zagrożeniu, by ulec zwiedzeniu. Dlatego apostoł ostrzega je przed oszustami religijnymi, przed uwodzicielami doktrynalnymi, przed zwodzicielami. Zwodzicielami mówi nam, że to już ostatnia godzina. Ostatnia godzina. Minęło ponad 19 stuleci od czasu, w którym apostoł pisał te słowa, zatem możemy wnioskować, że wyrażenie to nie służy precyzyjnemu określeniu czasu, lecz ma raczej moralny charakter. Moralny charakter, ale także wskazujący na upływ czasu. Wiemy, że ostatnia godzina przed sądem nad odstępczym kościelnojaństwem, nad odstępczym chrześcijaństwem będzie wyróżniała się nadejściem Antychrysta. Ale nauczyciele działający w duchu owego przyszłego Antychrysta pojawili się już za dni apostoła Jana. To dlatego on napisał: stąd poznajemy, że to już ostatnia godzina. Ci fałszywi nauczyciele, ci antychryści, ci zwodziciele, uwodziciele doktrynalni, ci oszuści religijni, ci nauczyciele stanowią szczególne zagrożenie dla wierzących, ponieważ powstają w kręgach chrześcijańskich, są w kręgach kościelnojańskich i poruszając się w nich porzucają chrześcijańskie wyznanie, czyli fundament chrześcijańskiej prawdy. Aby wierzący mogli uniknąć niebezpieczeństw, jakie niesie ze sobą nauka antychrystusowa, apostoł Jan przypomina nam najpierw, że posiadamy Ducha Świętego, namaszczenie, i dzięki niemu jesteśmy w stanie ocenić wszystko właściwie. Sami z siebie nie wiemy nic, ale posiadając Ducha, mamy zdolność, by widzieć, wiedzieć wszystko. Po drugie, mamy samą prawdę. Duch nie oświeca nas przez jakieś wewnętrzne, mistyczne wizje, wyobrażenia, sny. Nie, to tak nie działa. Duch Święty nie oświeca nas przez jakieś wewnętrzne wrażenia, wizje i tak dalej. Lecz posługując się prawdą, pozwala nam wykrywać błędy. Kłamstwa nie rozpoznajemy przez sumienne zajmowanie się tym, co złe i fałszywe, lecz przez dogłębną znajomość prawdy. Naszym zadaniem jest bycie czystymi wobec zła i mądrymi w tym, co dobre. Tak poucza nas m.in. Słowo Boże w Rzymian 16, rozdział 19, werset. Po trzecie, jako ci, którzy posiadają Ducha Świętego i prawdę, możemy wiedzieć, że osoba Pana Jezusa Chrystusa stanowi test dla każdego systemu o duchu Antychrysta. Możemy dać się zwieść, jeżeli będziemy starali się oceniać ludzi i ich naukę tylko po sposobie wyrażania się i ich praktycznym życiu. Podstawowe pytanie, które wyjaśnia wszystko, brzmi: jakie stanowisko zajmują wobec prawdy o osobie Jezusa Chrystusa Pana i Jego dzieła? Jakie stanowisko zajmują wobec prawdy o osobie Chrystusa? Każdy fałszywy system w ten czy inny sposób przeczy prawdzie o Jego osobie. Są jednak dwa główne rodzaje odchyleń stojących w poważnej opozycji do prawdy. Pierwsze z nich, przede wszystkim spotykane wśród Żydów, przeczy, że Jezus jest Chrystusem, Mesjaszem, który miał przyjść. Drugie,
jest szczególnie rozpowszechnione w obrębie chrześcijańskiego wyznania, w kościelnojaństwie i przeczy prawdzie o Ojcu i Synu. Gdy nadejdzie Antychryst, zjednoczy kłamstwo judaizmu z kłamstwem rozpowszechnianym w kościelnojaństwie, w chrześcijaństwie, przez zanegowanie tego, że Jezus jest Mesjaszem oraz podważenie Jego boskości. Również i dzisiaj każdy fałszywy system, każdy jeden atakuje albo osobę Chrystusa, albo doskonałość Jego ofiary. Również i dzisiaj każdy fałszywy system, który powstał w łonie chrześcijaństwa, jest skazany na potępienie przez negowanie prawdy o osobie Chrystusa i Jego odwiecznym synostwie. I to jest twardy fakt. Jego odwieczne synostwo jest kluczowe i nie wolno go pomijać. Przeczenie prawdzie o Synu to ostatecznie również odrzucanie prawdy o Ojcu. Jedyne skuteczne zabezpieczenie przed zejściem na bezdroża odnośnie osoby Chrystusa jest pozostanie w tym, co słyszeliśmy od początku. Gdy Żydzi zwrócili się do Pana Jezusa Chrystusa z zapytaniem: kim jesteś? Odpowiedział: to, co wam z początku powiadam. Tak mówi Ewangelia Jana, 8 rozdział, 25 werset. Jeszcze dokładniejszym tłumaczeniem byłoby: jestem dokładnie tym, co też do was mówię. Jego słowa były doskonałym odzwierciedleniem Jego natury i istoty. My niestety aż nazbyt często posługujemy się mową, by zakryć nasze prawdziwe oblicze. On jednak używał słów, by wyrazić, kim on jest. Słyszeliśmy Jego głos i znamy prawdę odnośnie do Jego osoby. Być może jeszcze wiele musimy się nauczyć o prominentnej i promiennej chwale Jego osoby, ale kim on jest, wiemy. Żadne roszczenia modernizmu ani żaden inny fałszywy system nie mogą odsłonić nam prawdy o Jego osobie. Jeśli to, co głoszą, w jakikolwiek sposób przeczy pełnej prawdzie objawionej na początku, jeżeli to, co słyszeliśmy od początku, pozostanie w nas i będzie sprawowało rządy w naszych sercach i duszach, wtedy i my pozostaniemy w prawdzie odnośnie do Syna i Ojca. Owce znają Jego głos i dlatego są w stanie zdemaskować wiele obcych głosów. Jak czytamy w jednym z miejsc Ewangelii Jana, 10 rozdziału, 5 werset. Za obcym natomiast nie pójdą, albowiem nie znają głosu obcych. Po czwarte. Jako wierzący posiadamy życie wieczne zgodnie z obietnicą. Życie to wprowadza nas w relację z osobami bóstwa. I to jest bardzo ważne, żebyśmy rozumieli, że Bóg istnieje odwiecznie w trzech równych sobie osobach. Boga Ojca, Boga Syna i Boga Ducha Świętego. Każda z tych osób jest niezależna. To nie jest tak, że jeden Bóg się przebiera raz za Ojca, raz za Syna, raz za Ducha Świętego. Jest jeden Bóg odwiecznie istniejący w trzech osobach. A to jest życie wieczne, aby poznali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, którego posłałeś. Zatem apostoł Jan demaskuje tych antychrystusowych nauczycieli jako takich, którzy nie są z nas, nie należą do społeczności prawdziwych chrześcijan, nie posiadają Ducha Świętego, nie znają prawdy, posiadają i poddają wątpliwość Ojca i Syna, posiadają błędne wyobrażenie o Ojcu, Synie i poddają wątpliwość Ojca i Syna, nie trwają w tym, co od początku, nie mają życia wiecznego. Dzieci w Chrystusie są w stanie uciec przed ich złą nauką dzięki Duchowi Świętemu, dzięki Duchowi, prawdzie i znajomości Ojca i Syna, które posiadają poprzez trwanie w tym, co od początku słyszeli w Chrystusie oraz życie w mocy podarowanego im życia wiecznego, dzięki któremu mogą cieszyć się społecznością z osobami Boga. Apostoł Jan pisze to po to, by obnażyć tych oszustów, którzy chcą nas zwieść na manowce.
Apostoł Jan pragnie również ostrzec przed zwodniczą działalnością oszustów religijnych. Co więcej, oprócz spisanego Słowa Bożego posiadamy również Ducha Świętego, który umożliwia nam jego rozumienie oraz właściwą ocenę nauk głoszonych przez ludzi. Nauczyciele przychodzą i odchodzą, ale Duch Święty pozostaje. Nauczanie nawet najlepszego ze wszystkich nauczycieli ludzkich może być wybrakowane i podkreślać szczególnie jakąś część prawdy, ale Duch Święty naucza nas wszystkiego i wprowadza we wszelką prawdę. Nauczanie nawet najlepszego ze wszystkich ludzkich nauczycieli może czasami tu i tam odbiegać od prawdy, ale nauka Ducha Świętego jest absolutną prawdą i nie kłamstwem, a nie kłamstwem. Podłym celem, w jakim mierzą fałszywi nauczyciele, jest zwiedzenie wierzących, by wyrzekli się prawdy. Natomiast konsekwencją nauczania Ducha Świętego będzie zawsze wzmożone trzymanie się prawdy jako przedstawionej w Chrystusie od początku. I to jest kluczowa rzecz, żebyśmy rozumieli życie wieczne objawione w wierzących. Po przestawieniu i pokazaniu i ujawnieniu, a więc po przedstawieniu różnych etapów wzrostu w życiu chrześcijanina, apostoł Jan nadal zajmuje się tym wzniosłym tematem, jakim jest życie. Życie. Teraz, jeśli zwrócimy uwagę na to, co teraz się dzieje w tekście między drugi rozdział, 28 werset, a trzeci rozdział, 23 werset, to możemy powiedzieć, że mowa jest o życiu wiecznym objawionym wierzących. Mówi apostoł Jan w taki sposób, że to życie wieczne uzewnętrznia się i znajduje swoje odzwierciedlenie w praktycznym postępowaniu wierzącego. Już wcześniej przedstawił prawość i miłość jako cechy życia wiecznego. Znalazły one doskonały wyraz w Chrystusie. W Chrystusie Jezusie. A teraz powinny cechować życie każdego wierzącego. Co więcej, w przejawach tych cech odnajdujemy praktyczny dowód tego, że ktoś ma życie wieczne, podczas gdy ich ewidentny brak obnaża bezpodstawność roszczeń do jego posiadania. W tym fragmencie listu apostoł Jan mówi najpierw o przyjściu Chrystusa Jezusa Pana w chwale, jako o tym wielkim wydarzeniu, które powinno determinować nasze praktyczne życie. Po drugie prezentuje cechy charakterystyczne dla nowego życia, które odróżniają dzieci Boże od dzieci diabelskich. Są to praktyczna sprawiedliwość i miłość. Po trzecie, prawdy te odnosi do praktycznego życia wierzącego. I praktyczne życie wierzącego w obliczu przyjścia Pana Jezusa Chrystusa w chwale. Możemy o tym przeczytać takie słowa apostoła Jana, kontynuując nasze rozważanie. Teraz, dzieci, trwacie w Nim. Trwajcie w Nim, przepraszam. Trwajcie. Teraz, dzieci, trwajcie w Nim, abyśmy, gdy się objawi, mogli śmiało stanąć przed Nim i nie zostali zawstydzeni przy przyjściu Jego. Jeżeli wiecie, że jest sprawiedliwy, wiedzcie też, że każdy, kto postępuje sprawiedliwie, z Niego się narodził. Niego się narodził. Patrzcie, jaką miłość okazał nam Ojciec, że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy. Dlatego świat nas nie zna, że Jego nie poznał. Umiłowani. Teraz dziećmi Bożymi jesteśmy, ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. Lecz wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, gdyż ujrzymy Go takim, jakim On jest. I każdy, kto tę nadzieję w Nim pokłada, oczyszcza się tak, jak On jest czysty. W poprzedniej części listu, wcześniejszej, apostoł Jan zwrócił nasze spojrzenie wstecz na to, co było od początku. Teraz z tymi słowami wprowadza nową część, kierując nasze spojrzenia w przód, na przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa w chwale. I
Werset 28 jest bardzo, bardzo ciekawy. Wprowadza on, stanowi ogniwo łączące poprzednie rozważania z kolejną częścią listu. Podsumowuje poprzednią część, zwracając się do całej rodziny Bożej w słowach: a teraz dzieci, trwajcie w nim. Jedyny sposób zabezpieczenia, jedynym zabezpieczeniem przed sidłami świata i fałszywych nauczycieli, zwodzicieli, oszustów religijnych, o których przed chwilą mówiliśmy, jest trwanie w prawdzie, która znalazła swój doskonały wyraz od początku w Chrystusie Jezusie Panu. To każe apostołowi rzucić spojrzenie w przyszłość, ku przyjściu Chrystusa Jezusa Pana, ponieważ trwanie w nim rzutuje również w sposób zasadniczy na nasze praktyczne postępowanie, sprawiając, że pozostaje ono w harmonii z istotą Jego przyjścia. Zatem przyjście Chrystusa przedstawione jest jako środek kontrolujący naszą chrześcijańską praktykę i korygujący ją w przypadku wszelkiego rodzaju odchyleń. Apostoł Jan pragnie, aby codzienne życie wierzących było takie, aby nie było w nich nic, za co musieliby się wstydzić w dniu przyjścia Chrystusa, gdy zostaną objawione wszystkie nasze słowa, ścieżki oraz ukryte motywy serca. Jak często jednak niestety staramy się usprawiedliwiać nasze słowa i postępowanie, które powinniśmy potępić w świetle objawienia chwały Chrystusa. W kolejnych fragmentach apostoł Jan stawia nam przed oczy nasze przywileje oraz sposób, w jaki Bóg łaskawie zatroszczył się o to, byśmy mogli żyć godnie Chrystusa Jezusa Pana i nie musieli wstydzić się w momencie Jego przyjścia. Po pierwsze, apostoł pokazuje, że każdy właściwy odruch chrześcijanina i postępowanie mają swoje źródło w nowej naturze, którą wierzący otrzymał wraz z chwilą nowych narodzin. Jest to ta sama natura, która była w Chrystusie Jezusie Panu. Rodzi te same owoce sprawiedliwości, które w takiej obfitości ujawniły się w jego życiu i udowadnia tym samym, że wierzący zrodzony jest z Boga. Po drugie, apostoł przypomina nam, że zostaliśmy postawieni w relacji dziecka wobec Boga. Jako tacy jesteśmy przedmiotami miłości Ojca. Każda relacja miłosna cechuje się pewnymi uczuciami i to właśnie uczucia te, właściwe dla danej relacji miłości, czynią ją taką kosztowną i nadają jej szczególny dla niej charakter. Jesteśmy wezwani, by przyglądając się tej miłości, która była w doskonały sposób odzwierciedlona w żyjącym na ziemi Chrystusie, a którą teraz został obdarzony wierzący, gdy Chrystus przebywał na ziemi, był przedmiotem miłości Ojca i nienawiści świata. Chrystus odszedł z tej ziemi, zostawiając na niej jednak tych, których postawił na swoim własnym miejscu i stanowisku, zarówno wobec Ojca, jak i wobec świata. Gdy modlił się w ogrodzie Getsemane, powiedział: ich umiłowałeś, jak i mnie umiłowałeś. Tak mówi w Ewangelii Jana 17 rozdział. Wcześniej zwrócił się do swoich uczniów ze słowami: jeśli świat was nienawidzi, wiedzcie, że mnie wpierw niż was nienawidził. Ewangelia Jana 15 rozdział. Jak dobrze jest zatem, byśmy żyli w świadomości, że Ojciec miłuje nas tą samą miłością, którą umiłował Chrystusa, i że posiadamy przywilej, by dzielić z Chrystusem Jego odrzucenie ze strony świata. Kolejną wzniosłą prawdą, którą odkrywa apostoł, jest ta błoga nadzieja powiązana z relacją, w jaką wstąpiliśmy. Chrystus przyjdzie w chwale i się objawi. Gdy przyjdzie, będziemy do Niego podobni, gdyż ujrzymy Go takim, jakim On sam jest. Na ziemi Chrystus był mężem boleści, doświadczonym w cierpieniu. Jego twarz była bardziej zeszpecona niż innych ludzi, a Jego postać nie taka jak synów ludzkich, o czym czytamy w Izajasza 52 rozdział i 53 rozdział. Co się zaś tyczy nas samych, nie widać wciąż jeszcze, czym będziemy. Dzisiaj nosimy na sobie piętno wieku, chorób, trosk i różnych zmartwień.
Czekamy jednak na Jego chwalebne przyjście. Na górze przemienienia apostołowie mogli na chwilę ujrzeć Jego chwałę, my zaś przez wiarę widzimy Go takim, jakim On jest, ukoronowanego chwałą i dostojeństwem. Tak mówi nam Hebrajczyków, 2:9. Co więcej, wiemy, że będziemy jak On, nie tacy, jakim był, lecz jakim jest. To jednak jeszcze nie wszystko. Gdy będziemy jak On, będziemy oglądali Go twarzą w twarz w naszych znikomych ciałach, o czym uczy nas Filipian 3:21. Nie możemy Go zobaczyć. Ogrom Jego chwały przytłoczyłby nas. Gdy sam apostoł Jan na wyspie Patmos ujrzał Pana Jezusa Chrystusa w Jego chwale, padł u Jego stóp, jakby umarły. Tak mówi objawienie Jana, 1 rozdział, Apokalipsa Jana, 1 rozdział. Gdy będziemy wreszcie jak On, wtedy spełni się też to, o czym śpiewamy w niektórych pieśniach, na przykład takiej: w świętej Twej stolicy Twoi ujrzą Cię, po Bożej prawicy i zachwycą się. Twe przebite ręce to miłości znak, który w strasznej męce swej zdobyłeś tak. Jeśli zatem postępujemy sprawiedliwie, zgodnie z instynktami nowej natury, jeśli jako dzieci kroczymy naszą ścieżką w światłości ojcowskiej miłości, jeśli trzymamy się z dala od świata, który nie zna Chrystusa, jeśli żyjemy w świadomej radości, jaką daje nam żywa nadzieja, gdy Chrystus się objawi, będziemy jak On, to możemy być pewni, że nie będziemy musieli wstydzić się przed Nim w dniu Jego przyjścia. Wtedy sprawdzi się na nas prawda słów, że każdy, kto posiada w Nim tę nadzieję, oczyszcza się, jak czysty jest On sam. Cała nasza nadzieja jest w Chrystusie Jezusie Panu, gdyż to Jego moc sprawi ostatecznie, że staniemy się jak On, o czym czytamy m.in. w liście do Filipian 3:21. Przemieni znikome ciało nasze w postać podobną do uwielbionego ciała swego, tą mocą, którą też wszystko poddać sobie może. Nie możemy obejść się bez Jego doskonałego dzieła, które załatwiło raz na zawsze wszelką nieuregulowaną poprzednio sprawę między nami a Bogiem. Co więcej, nie możemy obyć się bez Jego teraźniejszej wzniosłej służby, dzieła wstawiennictwa, którą cały czas sprawuje za nas w górze i dzięki której podtrzymuje nas dzień w dzień na ścieżce do chwały. Potrzebujemy Go również w odniesieniu do przyszłości, by dokonał ostatniej wielkiej zmiany, na którą czekamy, a gdy już w naszych uwielbionych, przemienionych ciałach znajdziemy się wreszcie w chwale, potrzebować Go będziemy po całą wieczność. Nasze błogosławieństwo, nasza radość, jednym słowem wszelkie dobro, które jest naszym udziałem na wieki, powiązane są nierozerwalnie z Chrystusem Jezusem Panem. Każdy żyjący w oczekiwaniu na tę ostatnią wielką zmianę ma swą nadzieję w Chrystusie Jezusie Panu i moralnie staje się coraz podobniejszy, coraz bardziej podobny do Niego, coraz bardziej podobny, tak abyśmy nie dali się odróżnić. Nadzieja ta posiada przemożny potencjał przemiany, transformacji ludzkiego życia. Nie jesteśmy jeszcze czyści jak On, ale błogosławionymi konsekwencjami naszej żywej nadziei są trzymanie się z dala od zła i praktyczne oczyszczanie się zgodnie z Jego standardem czystości, który On sam ustalił i zamanifestował w swoim życiu tu na ziemi.